Tak jak się spodziewaliście, odpowiadamy tutaj na film Zebo. Zebo, dobrze to przewidziałeś. Jesteśmy tutaj z chłopakami, ze mną Adam, Oliver i chcielibyśmy się odnieść do tego, co powiedziałeś w swoim filmie o nas i odpowiedzieć po prostu na twoją konstruktywną krytykę, której w żadnym stopniu nie przyjmujemy z żalem. Bardziej dziękujemy za nią, za pokazanie nam w sumie błędów, które my widzimy, ale nie dało się tego inaczej ułożyć. Więc co, nie zostało nam nic innego, jak po prostu to wytłumaczyć. Zebo, wiemy, że jesteś ziomalem, który wytyka dużym influencerom błędy. Na tym polega też twój content. Jednak my chcemy ci podziękować za twoją krytykę i zgodzić się z tym. Bo jest to prawda, wszystkie twoje argumenty, które były skierowane do nas, są prawdą. Nie zamierzamy nakręcać jakiejś zbędnej dramy dla zasięgów. Tak jest. Bardzo dużo influencerów też mi się wydaje, często odpowiada, jakby żeby spieniężać swoje jakby zasięgi, robienie fake dram. My tacy nie jesteśmy, jakby jesteśmy totalnie normalnymi ziomkami, którzy sobie razem przyjechali, tworząc ten content. Wszystko robimy sami, mamy tam na górze postawionego Remika, który nam oczywiście pomaga i bardzo mu za to dziękujemy, to jest ogromna szansa, ale każdy musi się po prostu czegoś nauczyć i ciśniemy po prostu ze swoim kurwa całym staffem i robimy to, co czujemy. No i też to nie jest tak, że Remo nam wymyśla filmy, tylko sami wymyślamy te filmy. Tak, sami wymyślamy wszystkie pomysły, jakby Remo nie ma jakiejś mocy sprawczej nad nami, to my zazwyczaj mówimy mu, co będziemy nagrywać albo co chcemy nagrywać i on po prostu mówi, approved, róbcie chłopaki i dziewczyny, co chcecie, to jest wasz kanał, to jest wasz content. Daje nam wolną rękę po prostu wszystkimi sprawami, którymi chcemy zarządzać. Tak. Generalnie na początku sytuacja wyglądała tak, że ja dojechałem później do ekipy i te filmy zostały nagrane wcześniej. Także mieliśmy ten zapas około chyba 4 filmów przed w ogóle moim przyjazdem, więc nawet jeżeli widzieliśmy, że może te filmy nie będą jakieś bardzo pociągające, to głupio jakby było chyba z tego nie skorzystać, żeby ich nie wrzucić. I potem po prostu z każdym filmem staraliśmy się coraz to lepsze rzeczy tam na nich robić. Nagraliśmy też dużo więcej tych filmów takich vlogowych, ale po feedbacku od widzów zauważyliśmy, że to nie jest do końca to, czego oni aktualnie chcą. I dlatego się skupiliśmy bardziej na tych YouTube'owo-challenge'owych odcinkach aktualnie. Tak, żeby to też spróbować jakby z tej drugiej strony to zobaczyć. Nam też jest przykro, bo jakby wiadomo, że się nie przyjęło od początku. Też dużo siana poleciało w te filmy, które tak naprawdę nie wiemy, czy w ogóle jeszcze kiedykolwiek się ukażą. Może tak, może nie. Zobaczymy, co przyniesie los. Czy będziecie chcieli może coś takiego później jeszcze zobaczyć. No ale tak, było to trochę frustrujące, ale też wydaje mi się, że jesteśmy takimi osobami, że w momencie, kiedy ktoś zaczyna nas krytykować, to mówimy, dobra, kurwa, otwieramy nasze klapki z oczu i mówimy, okej, zróbmy coś innego, nie? Więc to jest... Szczególnie jeżeli osoba, która to mówi, osiągnęła coś w internecie i ma to sens, co mówi. Tak, ponieważ najbardziej się z tym zgadzamy. Aktualnie filmy, które kręcimy, są to filmy przygotowane pod szerszą publikę, nie stricte pod osoby starsze lub młodsze. Tak. Chcielibyśmy przyciągnąć przez to jak najwięcej osób do nas, żeby polubili nas i to, co robimy. Też jesteśmy chcąc nie chcąc nowi na polskim YouTubie i tak od początku w ogóle nasz content miał się opierać na tym, że to miało być takie serialowe, takie amerykańskie, takie świeże. Uważamy, że to takie było. Tylko... Było świeże, było cały czas, było to jak najbardziej nowe. Jednak wydaje nam się, że widzowie, widząc nowe twarze, nie skupili się na kontencie, tylko na tym, że nowi ludzie, których nigdy wcześniej nie widzieli, pokazują im coś, tak, czego takim... też w sumie nigdy nie widzieli. Tak. Ludzie chcą po prostu ciągle widzieć coś nowego, jednak nie są w stanie tego nawet czasami zauważyć, mam wrażenie. Totalnie. Że to jest właśnie coś nowego. Totalnie. I też tak jest, że widzowie właśnie mówią, dobra, gdyby zrobili ekipę ze sławnych osób, to by poszło na maksa, a jak zrobią z no-name'ów, to nie pójdzie. Okej, jasne, kurwa, jak ktoś jest sławny, ma zasięgi, to oczywiście, że to pójdzie. Ale dlaczego nowe twarze nie mogą się pojawiać na YouTubie? Jakby też jesteśmy, kurde, młodymi ludźmi, uważam, że jesteśmy akurat mega normalni i tacy, jakby, no jesteśmy ziomalami, w sumie z chłopakami znamy się już trochę, bo to też było powiedziane, że w sumie to się nie znamy, a tak naprawdę się znamy. To jest tylko starą jakoś tak się, więcej nie znaliśmy, tylko gdzieś z Instagrama. Tak. To nie zmienia faktu, że można przychylić kielona po polsku i się poznać lepiej, ale no cały czas nad tym pracujemy, robimy po prostu to, co nam się jakby to, co chcemy jakby dawać siebie w tych filmach. Wiadomo, popełnialiśmy błędy, kurwa, nie można tego negować, bo błędy były popełniane, ale no ciśniemy po prostu dalej, robimy jakby też jakby ocenianie nas przez pryzmat 10 filmów, które powstały. Jest bardzo krzywdzące, tak, ale tak. Jest to zrozumiałe, każdy to komentuje, każdy chce to skrytykować. Tak, bo jeżeli nam to nie wyjdzie, no to trudno, wrócimy do Polski, wrócimy do swoich podstawowych zajęć, jeżeli Zebo będziesz chciał, możemy popracować z jakimiś miniaturkami, bo jestem grafikiem. O. Ale jeżeli nam to wyjdzie, to będziemy bardzo szczęśliwi, że nas polubiliście, wy widzowie szczególnie. Tak, ja to tak jako cała ekipa Most Wanted chciałbym tylko powiedzieć, że po prostu dajcie czas, poznajcie nas lepiej, my się staramy naprawdę, jakby
chcąc nie chcąc, bardzo dużo osób nie widzi tego. Wy widzicie tak naprawdę te 10% w tych filmach, ale to, co się dzieje w domu, to jakie są plany, to, co chcemy robić, to jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, które trzeba jakby przekalkulować, czy to nawet biznesowo. Jesteśmy młodymi ludźmi, pierwszy raz wchodzimy, wrzucają nas na głęboką wodę, nie? Ale pamiętajcie też, że cały czas nasz content się kształtuje. Może wrócimy jeszcze do naszego podstawowego contentu, kiedy nabierzemy jakąś swoją grupę odbiorców. Wtedy filmy bardziej vlogowe, bardziej podróżnice wrócą do nas. Ale na początku musieliśmy zmienić, żeby szybko reagować na to, co się dzieje wokół nas. Też nie jesteśmy, tak mi się wydaje, takimi osobami, które, wiesz, usiądą na kanapie i będą się tłumaczyły ze swoich błędów i dlaczego to się tak stało. Nie, no kurde, przyjmujemy wszystko, tak mi się wydaje, z pokorą. Wiemy, co zrobiliśmy źle, nie chcemy się z tego tłumaczyć, ciśniemy po prostu dalej. No i co, kurwa, do zobaczenia w następnych filmach chyba po prostu. Chcielibyśmy jeszcze zrobić mały statement dla Zebo. Tak. Zebo, jeżeli masz ochotę, zapraszamy do nas, do naszego domu na Cypr, opłacimy loty i możesz sami posiedzieć tydzień, może nam pokażesz, jak powinno się robić takie właśnie filmy. Tak, zapraszamy, loty będą opłacone i co, jeśli masz ochotę, napisz do nas, będziemy myśleć. Wszystkiego dobrego przede wszystkim, ekipa Motomoto, pozdro. I miłuj.